Ale dobra, moi drodzy, wracamy do naszej rozgrywki, jedziemy dalej, zobaczmy, co tu jeszcze ciekawego nam się dzisiaj wydarzy. A, i też kolejna rzecz. Wymieniłem routera i teraz się nie zacina, jest dużo, dużo lepiej. Od rozpoczęcia streamu mam tylko 0,5% zgubionych klatek, czyli... spoko. Okej, przybyła do nas jakaś Christina, która przybyła z daleka. I mówi, że podzieli się z nami swoją wiedzą. A, okej. Okay. Czyli, czyli będziemy mieli dworzan więcej. Dobra, nawróćcie się na naszą wiarę. Czemu nie? Czyli mamy u niej przysługę jakby co? Nie wiem, czy się przyda, ale dobra. Wnuk znalazł żonę. Jak się wabi pies? Nie mam pojęcia, to jest pies sąsiadów. Zobaczmy tego wnuka. Nie, nie ma żony. Co się dzieje znowu w tej chwili w Polsce? A, chyba Aleksander podporządkował sobie Stanisława Piasta. Koniec końców. Okej. Aha, umocniamy kontrolę tutaj. Zobaczmy, co robi nasz skarbnik. Zresztą zobaczmy, co nasza rada ogólnie w tej chwili robi. Ściąga podatki. Nie. Wiecie co? Na tym etapie nie potrzebujemy podatków. Mamy bardzo dużo złota. Zdobyliśmy bardzo dużo łupów. A, być może... okej, okay, wywalimy Słowian z naszej świętej ziemi chełmińskiej. Sprowadzimy tutaj plemiona jedźwieńskie. To będzie chyba dobry pomysł. Tylko to troszkę potrwa. 6 lat. Okej, to nie jest aż tak długo. Czat, mówisz, mnie podpuszczasz, żebym zjadł papieża. A wiem, szalone rzeczy można robić w CK3, co jest ciekawe. Tylko nie, ja staram się, żeby to było w miarę realistyczne. Skirgiełło pokonany przez króla Estonii po raz kolejny. Okej. Tutaj mamy, moi drodzy, problem. Ponieważ ugrofińskie królestwo Estonii prowadzi ekspansję na tereny tutaj pozostałości... znaczy na te tereny rządzone przez synów Bubilasa, którzy są Bałtami. Okej, chcemy... tak, na tym etapie chcemy dyplomatycznie skłonić ich, żeby przeszli pod naszą opiekę de facto. Ponieważ jeżeli złożą nam hołd, to wtedy my obronimy ich przed Estończykami, przed Estami. Zobaczmy po pierwsze, gdzie mamy większe szanse. Minus 27, a u Kurów? Minus 15, dobra. Spróbujmy przekonać osobiście, niech Jotwa spróbuje osobiście przekonać do siebie buty Gida. Czyli weźmy tą opcję. Mamy dość spore szanse najwyraźniej. Moglibyśmy też wysłać podarunek, ale najpierw użyjmy tej dyplomatycznej opcji. I potem zobaczymy. Wróćmy też do naszych regimentów drużyny i czempionów. Jeszcze dwóch możemy wynająć, ale nie ma już więcej, ok. Mamy 13, to jest nieźle. Teraz tak. Ja bym chciał troszkę więcej lekkiej jazdy. Zwiększmy to do 3. I tych pikinierów do 200. Rutus Maximus, wielkie dzięki za przedłużenie suba. 14 miesiąc, wielkie dzięki. Też te tereny mówicie. Grodno to jest... tak, to są też nasze ziemie do jure. Zobaczmy. Kto tu rządzi? Róża... która jest... o, jest Litwinką. Ona by nam złożyła hołd, podejrzewam. A nie, nie mo... toczy wojnę. Okej. Okay. Czyli będzie chyba podbita przez tutaj... Ruslana z Grodna. Ale nie, na razie nie interweniujemy. Problemy na turnieju. Okej, czyli kolejny turniej naszych czempionów, naszych elitarnych wojowników, troszkę opóźniony. I nasz władca napotyka na swoją żonę Milę. To jest żona, czy... konkubina.
Okej, okay, zaprzyjaźnijmy się z nią. Nasz władca jest towarzyski, skłonny do rozmowy. Natomiast czemu nie? Okej, okay, kolejny perk. I dobra, możemy ukończyć kolejne drzewko. Czyli nasz władca zyska cechę dzielny. Zobaczmy, co ona robi. Okej, okay, lepsze zdolności wojskowe i walki bezpośredniej. 20% więcej prestiżu. I będzie bardziej atrakcyjny. Tylko nie wiem, czy to jest tylko wobec przeciwnej płci. Tak, okej, okay, czyli to jest takie miłosne. Okej. Okay. Bierzmy to. I na tym etapie skupimy się chyba na dyplomacji, bo tego wymaga obecna sytuacja. Czyli tak, skupmy się na sprawach zagranicznych. Chcemy nakłonić tutaj ostatnich bałtyjskich niezależnych wysokich wodzów, żeby złożyli nam hołd. No raczej nie zdążymy ukończyć żadnego drzewka, bo nabywamy tutaj doświadczenia wolniej. Nasz władca był wykształcony jako żołnierz. Ale powinno nam to troszkę pomóc. A właśnie, kurde... To jest róża? Mam nadzieję, że nasz władca się nie zaleca. Okej, okay, ja, dobra, muszę jeszcze raz zobaczyć opis tego... Sway. Sway to przekonać, nie? To nie jest uwodzić. Okej, okay, to jest po prostu róża, ale nie uwodzimy tamtego wodza. A nasza królowa jest doskonałą, pracowitą administratorką i może nam w czymś pomóc, czyli... W czym mogłyby nam pomóc? Poprawa relacji z wasalami, bardzo dobrze, czyli... jakaś wieczerza. I nasz władca jest towarzyski, też zredukuje to troszkę stres. Weźmy to. Nasz władca jest towarzyski, potrzebuje troszkę relaksu. Tak więc niech ona to zorganizuje. Uwodzenie to sedus, no tak, właśnie. Zobaczmy też, o właśnie, czy zbudowaliśmy już... prawie, okej, okay, czyli za chwilę postawimy nowy budynek w stolicy. Też możemy wydać, podejrzewam, kogoś... Możemy sprzymierzyć się z Galindasem. I tak jest naszym wasalem, czyli to bez znaczenia. Dobra. Autorytet plemienny? A, zobaczmy. O, moglibyśmy podwyższyć. Zobaczmy też, jak na ile silna jest nasza władza. Czyli na początku nasi wasale w ogóle nie przysyłali wojów, ani nie płacili podatków. Okej, okay, w tej chwili Jagiełło 30% podatków, 60% wojska. 30, 60. Ten Starnowa troszkę mniej. Ale nie, władza dość silna. Czyli moglibyśmy podwyższyć teoretycznie autorytet plemienny na jeszcze wyższy poziom. Wtedy oczywiście będziemy mieli gorsze relacje, ale będziemy mogli, jeżeli będzie uzasadnienie, odbierać tytuły. Co może być bardzo, bardzo użyteczne. Wprowadźmy to. Nasz władca ma bardzo silną pozycję. Nikt na pewno nawet nie śmie, żeby przeciwko niemu się zbuntować. Tak więc wprowadzamy trzeci wysoki poziom autorytetu plemiennego. Rutus Maximus Hełmno podbiliśmy, kiedy Polska była atakowana przez Węgry. Po wojnie z Polską. Okej. Okay. Przemo, wielkie dzięki za przedłużenie suba przez Twitch Prime, drugi miesiąc. Okej, chyba się udało. Poprawiliśmy nasze relacje z Butygidem dość znacząco. Czy wystarczy to, żeby złożył hołd? Nie, ale niewiele brakuje. Wydaje mi się, że podarunek, dość skromny, biorąc pod uwagę nasz skarbiec, powinien wystarczyć. Czyli wysyłamy mu podarunek i... Dobra. Wysoki wódz kurów. Chociaż technicznie zemgalów raczej. Kurowie są tu. Ale te ziemię podbili Estowie. Złoży nam hołd. Stanie się dobrowolnie naszym wasalem. Świetnie. Czyli przybywa do Natangi. Klęka przed naszym władcą i... Składa mu hołd. Świetnie. Tylko tu jest troszkę... Z punktu widzenia naszej dynastii troszkę niebezpieczna. Znaczy nie niebezpieczna. Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, bo jak na razie
Dokonywaliśmy podbojów i po prostu zastępowaliśmy lokalne elity. Tak więc wszyscy nasi wasale są przedstawicielami naszego rodu. Teraz mamy tutaj teoretycznie inny ród, Zemgalów właśnie. Czyli oni mogliby Arunasów, że tak powiem, gdyby byli dużo, dużo bardziej potężni, strącić z tronu. No zobaczymy. Na razie nic na to nie wskazuje, są bardzo słabi. Ale dobra, świetnie, mamy kolejnego wasala. Czyli kolejny cel to będzie drugi syn zmarłego Bubilasa, a więc Skirgieło ze Żmudzi. Dobra, czyli anulujmy ten... Anulujmy to i aktywujmy to samo na nim. A, i tak, kontrolujemy trzy święte miejsca. Dokładnie, a. Ponieważ tutaj, na ziemi Zemgalów, u ujścia tej rzeki, już nie pamiętam nazwy. Daugava, nie wiem, zapomniałem jak po polsku. Ale tu mamy kolejne święte miejsce naszej religii. Kontrolujemy trzy. Bracław, czyli to Pokajni i na ziemi chełmińskiej. Czyli teoretycznie moglibyśmy, moi drodzy, w tym momencie już zreformować naszą wiarę. Tylko nasz władca nie jest religijny i nie będzie tego robił, to po pierwsze. Po drugie, żeby zreformować wiarę, potrzeba kosmicznych ilości pobożności. Znaczy mamy tego dość dużo, mamy 1000, ale potrzebujemy dużo, dużo więcej. Koszt maleje o połowę, jeżeli mielibyśmy władcę teologa. Tak więc tego dokonamy chyba dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli takiego władcę. Tak mi się wydaje, ale nie będę na siłę chyba robił teologa. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podejrzewam, że bodźcem do zreformowania religii byłby religijny konflikt. Gdyby powiedzmy katolicy podeszli pod nasze granice, albo prawosławni. Wydaje mi się, że to byłoby uzasadnienie i bodziec do takiego ruchu. Jakie bonusy daje święte miejsce? Właśnie to jest dobre pytanie. Redukuje stres u wszystkich przedstawicieli naszej religii. I bronimy się lepiej na własnym terytorium. Ale z racji tego, że my kontrolujemy święte miejsca, właśnie nie wiem do końca, co to daje. Holy sites. A nie, każde święte miejsce daje coś innego. Czyli miejsce w Toruniu daje... Plus 1 do umiejętności wojskowych za każdy poziom oddania religijnego i efektywność rycerzy i czempionów zwiększa. A Bracław zwiększa ilość pobożności z racji ilości czempionów. I nasi harcownicy lepiej walczą. Okej, to ciekawe. Tylko to otrzymują wszyscy przedstawiciele naszej religii, nie? Jak mam własne domenie, to są dodatkowe budynki. Już się zobaczymy na przykładzie ziemi chełmińskiej. Nie widzę tu. A, miejsca na dodatkowe budynki. Może być. Specjalne? A, możliwe. A właśnie, a propos religii. Tu mamy wierzenia słowiańskie. Czyli zróbmy coś z tym. Wyślijmy naszą specjalistkę od... Czy naszą główną tutaj szamankę, kapłankę. Tak, żeby nawróciła ludność hełmna, no bo tam chcemy, żeby nasi kapłani byli w tym świętym gaju, w tym świętym miejscu. Special building to jest slot do świętych miejsc, aha. Okej, zbudowaliśmy chaty wojów na tangi, czyli jeszcze więcej pospolitego ruszenia. W tej chwili patrzcie, 5 tysięcy, potencjalnie 6,5 tysiąca ludzi. Co jest imponujące. Ale rozbudowujemy naszą stolicę dalej i na tym etapie weźmy, żeby była troszkę lepiej zabezpieczona, wyższa palisada, czy mur. O, mur i fosa. Czyli lepiej będziemy tego bronić, wyższy poziom fortu, więcej pospolitego ruszenia i garnizonu. Kamuflaż, wielkie dzięki za przedłużenie słowa, 9 miesiąc. Ale się cieszę, że kurde, ta wymiana routera chyba pomogła, bo mam 0,4% zgubionych klatek. A normalnie to było kilka procent, czyli to pomogło. O dobra, nie będzie się zacinało.
na streamach. Kurde, to tak stresujące to było, bo nie wiedziałem, co jest tego przyczyną. Teraz już chyba wiem. O kurde. Okej. Estończycy kontynuują tutaj ekspansję. Chcą podbić palangę. I chyba niewiele możemy na to poradzić. Bo w tej chwili nie możemy go poprosić o złożenie hołdu, ponieważ toczy wojnę. Jeszcze tylko wymiana psa sąsiada i będzie spokój. Dokładnie. Okej, poprawiliśmy troszkę relacje. Zobaczmy czysto teoretycznie, czy by to wystarczyło. Wciąż minus 16, a podarunek? Myślimy. A może pokonają Estończyków w tej bitwie? Zobaczymy. Czyż on otrzymał ten podarunek? O, złożyłby hołd, ale musimy poczekać na koniec tej wojny. Nie, Żmudzini będą pokonani. Czyli nie zostanie im zbyt dużo wojska. Bo dołączyć do tej wojny. A, mogę. Okej, dobra. Czyli. Okej, poprawimy nasze relacje z Tirgiełą ze Żmudzi jeszcze bardziej, ponieważ przyjdziemy mu z pomocą. Wybierz wojnę z list. A, musi być naszym sojusznikiem. Nie mogę. Okej, nie mogę. Może bym chciał, ale nie mogę. Może mogę Estonii złożyć ultimatum jakieś? Chyba nie ma takiej opcji. Okej, czyli nie mogę chyba zainterweniować. Nie mamy sojuszu. A, nasza nowa żona! O imieniu, którego nie mogę przeczytać, bo jest bug, ale robi bardzo dobrą robotę. Czyli komu może pomóc? Naszemu dyplomacie? Zarządcy? Naszej kapłance? Albo może zostać w domu? Niech pomoże Jagielle, naszemu szalonemu dyplomacie. To jest to, czego w tej chwili potrzebujemy. Zobaczmy też, jak tam sytuacja tutaj. Ona wciąż toczy wojnę. Ale złożyłaby nam hołd, podejrzewam. Tak, troszkę ją przekonać i złożyłaby hołd. Ostatni patch miał naprawić bug z imionami, ale być może te imiona, które się wygenerowały, kiedy był bug, zostaną. Po prostu tak mi się wydaje. Okej, okay. Nasz nowy wasal. Wysoki wódz Kurów Butygid. Najwyraźniej jest bardzo dobry, bardzo dobrze się sprawdza, zwłaszcza w sprawach dyskretnych. Czyli mówi, że ma kilka projektów, które mógłby zrealizować nas w swoim wodzostwie, jeżeli tylko się zgodzimy. Okej, okay, czyli jeżeli się zgodzimy, to wydamy troszkę prestiżu, zadowolimy tego wasala, który jest no, dość silnym wasalem. O, i przyspieszy rozwój developmentu. No, czemu nie? No, w sumie czemu nie? Dajmy mu nasze błogosławieństwo. I możemy. O, nie, chwila, co to było? A, o, to ciekawe, mamy religijną decyzję. Ponieważ obcokrajowcy i innowiercy operują w tej chwili na naszych terytoriach niczym sfora wilków. Aby nasze stare obyczaje przetrwały, musimy zdobyć respekt innych klanów. Razem będziemy mogli stoczyć chwalebną wojnę ku czci Perkunasa. Okej, zobaczmy. To jest jakaś nowa decyzja. Obrońcy Diewasa. A, możemy ufortyfikować święte miejsce. O, tego nawet nie wiedziałem. Czyli tak, wzrośnie nasz ferwor naszej religii, który jest chyba i tak maksymalny. Staniemy się obrońcą wiary. O, wtedy moglibyśmy chyba zainterweniować, bo Estowie są innego wierzenia. Oni są ugrofinami. Otrzymamy, o, cechę charakteru święty wojownik. Czyli lepiej i skuteczniej będziemy walczyć w bitwach z innowiercami. Wielu bałtyjskich, pogańskich wojowników przybędzie do naszego królestwa i stanie się także świętymi wojownikami. Okej, dobra, kurde, bierzemy to. 100 sztuk złota tylko? Dobra. Obrońcy Diewasa, czyli pod przywództwem Jotwy, klany zjednoczyły się, aby zbudować w Chełmnie wielką halę wojenną.
i wewnątrz jej grubych murów przygotować wojnę. Czyli przez setki lat najeżdżali na nas Wikingowie, Rusini, Słowianie z południa, Mazowszanie. Tak więc przygotujmy się na nich, niech do nas przybędą. Niech przetestują naszą siłę i odwagę, naszych bohaterów. I niech ich krew użyźni nasze pola i zmieni kolor naszych rzek. Okej, ku chwale Perkonasa. O, czyli zyskamy przydomek, obrońca Diewasa. O, spoko. Okej, czyli teraz podejrzewam, że możemy zainterweniować, bo jesteśmy obrońcą wiary, czyli... To jest teoretycznie konflikt religijny. Zobaczmy. Okej, no wciąż nie mogę tego wybrać, bo nie jesteśmy sojusznikiem. Czy tu mogę kliknąć? Czy mogę wypowiedzieć wojnę interwencyjną, że tak powiem? Nie. Ile on ma wojsk? Kurde, wiecie, co moglibyśmy... Nie wiem, czy to robić, ale moglibyśmy stosunkowo łatwo podbić całe królestwo i mieć dwa. Jotwa jest umiarkowany, ale... To jest dobre pytanie. W sumie to z punktu widzenia dynastii byłoby pozytywne. To by były dwa kraje. Estonia byłaby niezależna od Jadźwięży, ale przedstawiciele tej samej dynastii, czyli byłby taki potężny sojusz Estonii i Jadźwięży. Tylko ja wam mówię, że im większy blob się robi, tym ta seria będzie krótsza. Okej. Czyli tak, wciąż komunikujemy się ze Skirgiełą ze Żmudzi. Okej, czyli możemy tutaj porozmawiać na jakiś temat, który zainteresuje tego naszego potencjalnego wasala. Czyli skupmy się na sprawach dyplomatycznych, być może to do niego przemówi. Właśnie, czy to już jest koniec tej wojny? Nie. Osać na tronie Estonii szalonego Jagiełłę? O, świetnie. Poprawa relacji. O, Jagiełło zmarł. Zobaczmy. Ja jestem ciekaw jak. Na atak serca, z powodu stresu. Znaczy, nie wiadomo czy z powodu stresu, ale atak serca, okej. Czyli tak, zobaczmy co się stało z jego terytorium. On miał dwóch braci, czyli okej, mamy podział. Starszy Bajoras przejął Nemunas i Skalowie, a młodszy Karatas Barcje, okej. Czyli on był naszym dyplomatą, potrzebujemy nowego. Kurde, Ulinix ma 23 zdolności wojskowe w tej chwili. Dobra, niech będzie Bajoras Starnowa w sumie, czemu nie? On jakoś dziwnie wygląda inaczej, ma chyba jakąś azjatycką matkę, zobaczmy. A nie, Aldona... Po prostu taką urodę miała. Aldona z rodu Ślężan. Dobra, was Łużyc, okej. Zobaczmy też, czy ten wnuk znalazł sobie żonę w końcu. Nie, okej. Ale ma konkubinę i... okej. Ma już syna, tak czy inaczej. Jest inteligentny? Nie, ale ma łuszczycę! O kurde, nie wiedziałem, że to przeskakuje co dwa pokolenia. Chyba, że jego konkubina ma łuszczycę, nie. O kurde, dobra, to jest troszkę upierdliwe, czyli... Ja się cieszyłem, moi drodzy, że nasz wnuk nie odziedziczył po matce łuszczycy. Ale to, okej, to przychodzi może dwa... Przeskoczyć pokolenie, czyli jego syn ma łuszczycę, niestety. Uwolnij ten Tardów, ale nie mogę, nie ma takiej opcji. Daj niepodległość. A, jest, okej. Dobra, wiecie co? Chyba to zrobimy w sumie.
Tak, z punktu widzenia mechaniki gry to nawet dobrze, bo on w tej chwili generuje nam troszkę renomy. Troszkę więcej renomy. Tak, on jest jako ten one count traktowany, czyli 0,25 nam generuje i no dobrze by było, żeby złożył hołd tak naprawdę Polsce. Budował pozycję rodu Arunas, właśnie tutaj, słowiańskiej gałęzi, która być może z tego wyrośnie. Okej, dajmy temu, dajmy Ulinikisowi posadę dyplomaty. Okej, możemy też dalej umacniać kontrolę. Ziemia chałmińska. Są lepsi dyplomaci? Wiem, ale to popsuje relacje z niektórymi wasalami. Kolejna córka Gerkus dorasta. Zobaczmy, za kogo możemy ją wydać. A za tego, to jest z Finlandii, a nie, 53 lata, kurde. Okej, za tego Wikinga, bo nigdy nie wiadomo, jak to się potoczy, być może on zdobędzie jakiś tytuł. I wtedy byłby sojusznikiem, potencjalnie użytecznym. Okej, mamy zgodę. Aha, nie potrzebujemy już tego. Bo mamy bardzo dobre relacje ze Skirgiełą, tylko czekamy na zakończenie tej wojny. Kurde, ja bym chciał dołączyć, zainterweniować, ale... On aż się prosi, król Estonii aż się prosi, żeby go podbić. Okej, jest też atakowany przez... Zobaczmy, co to jest za wojna. Chcą podbić tylko jedno wodzostwo. Okej, słowiańska ludność ziemi chełmińskiej nam się buntuje. Zawiązali tutaj frakcję, która jednak nie powinna być niebezpieczna, tak szczerze mówiąc. Tu budujemy tą palisadę, spoko. Nie miałem opcji offer to join war? Tak, ale nie mogę wybrać z listy tej wojny. Jeżeli na niego kliknę, mogę zaoferować dołączenie, ale nie mogę wybrać tej wojny, bo muszę być sojusznikiem, żeby dołączyć. Okej, skupiamy się na sprawach zagranicznych, czyli weźmy to. Wspaniałomyślny, czyli nasze podarunki będą dwukrotnie bardziej efektywne. Czy jej możemy złożyć ofertę? Na razie nie. Rajd na Estonię? A w sumie racja. Zorganizujmy rajd, pokonamy ich wojska i w tym... O! O, w sumie to jest dobry pomysł. Czyli tak. Zorganizujmy naszych ludzi jako łupieżców. Rozdzielimy to tak naprawdę na dwie armie, bo nasza armia jest duża. Czyli podzielmy to na pół. Czyli nasz następca dowodzi jedną armią, bo jest kurde geniuszem. Okej, jak wybrać jedną armię? A drugą armią niech dowodzi Jotwa. I wyślijmy jedną armię tutaj. Okej, to było złupione. Ruszajmy tam do tych ziem, które nie były na razie złupione. Pomorzanie wzywają do wojny przeciwko Danii. Zobaczmy. O, król Albinos. Dość potężny. Co to jest za wojna? A, Pomorzanie atakują. Chcą odzyskać z duńskich rąk ziemię plemienia Obodrzyców. Okej, Pomorzanie jakie mają siły? Musielibyśmy chyba pomóc im. Ale dobra, czemu nie? Jak tylko złupimy i pobijemy w bitwie Estów. Okej, jest estońska armia. Czy ja łupię to?
Okej, to jest strasznie mylne, ja nie łupię tego. Nie wiem, jak to działa do końca, ale... Okej, ja nie łupię ich terytorium. Czy łupię? Nie. Okej, ja nie wiem, jak to działa. Dobra, ciężko zrozumieć mechanikę tych rajdów, ale dobra. Dobra, zaatakujemy tutaj. Pokonamy Estończyków w tej bitwie. To będzie test naszego następcy u Linuxa. Znaczy test. A, bo ja na nich nie najeżdżam technicznie i nie mogę ich atakować. Kurde, dobra, to jest bez sensu. Dobra, wracamy, pomożemy pomorzanom. Okej, okay, Słowianie opierają się tutaj naszym kapłanom na ziemi chełmińskiej. Połączymy nasze siły i na wikingów. Ruszamy na wikingów. Pomóżmy pomorzanom. Bo to mogą być teoretycznie użyteczni sojusznicy, powiedzmy, przeciwko Polsce. Wciąż nie, ja muszę doczytać gdzieś tam na forum, jak działa ta mechanika rajdów, bo raz działa, po prostu wzywam wojska jako łupieżców i mogę łupić, a raz nie. Przynajmniej dobra. Okej, naszą armią dowodzi... Właśnie kto powinien dowodzić? Chyba wciąż nasz król. Tak mi się wydaje. Czy mamy tutaj jakieś wojska duńskie? Nie ma ich zbyt wielu. Czyli zdobądźmy Veligrad, główny gród podbitych przez wikingów obodrzyców. I otoczyliśmy Natangię, naszą stolicę w Natangi, murami i fosą. Świetnie. Czy jeszcze jakiś budynek możemy zbudować przy obecnej technologii? Nie. Potrzebujemy nowych wynalazków. W tej chwili. Byś młodego niech pracuje na sławę. W sumie chyba mogę nawet rozdzielić nasze siły. Chociaż Duńczycy teoretycznie mają potężną armię. 4,5 tysiąca, ale toczą 3 wojny. A, bo chcą podbić też Fryzję? Okej, okay, toczą też wojnę z potężnym królestwem Niemiec i Bawarii. Może markety w innych miejscach pobuduj? A, zobaczymy. W sumie chyba chciałbym zbudować coś w świętym miejscu w ziemi chełmińskiej, tak szczerze mówiąc. Postawmy tu palisadę do obrony. Zwłaszcza, że to jest narażone na ataki Polaków. Okej, Estowie pobici tutaj. Okej, ta Estonia się kurczy. Być może podbój całej reszty tych pozostałości za jednym zamachem to nie jest taki zły pomysł. Ale na razie walczymy tutaj. Nie wiem, czy Jotwa dożyje, żeby czegoś takiego dokonać. Aha, i hołd i tak może złożyć dopiero, kiedy my skończymy wojnę. Religijne przekonania. On ma inną religię? Nie. A dobra, spróbujmy go przekonać. Chyba się nie udało do końca, straciliśmy troszkę prestiżu. Jotwa, jaki ma przydomek? Obrońca Diewasa. Czyli to jest jakiś bóg w panteonie Bałtów. Prestiż na minusie, ale to dlatego, że uzupełniamy szeregi drużyny. A, i konkubinę też potrzebujemy, okej. Okay. To nie szkodzi, że prestiż leci. Odzyskamy go niebawem.
Świetnie! Okej, świetnie, czyli w dużej mierze wyparliśmy słowiańskie plemiona z ziemi chełmińskiej i osiedliliśmy na nich plemiona jadźwingów, czyli mamy tą samą kulturę. Świetnie. Okej, czyli teraz nasz skarbnik może zająć się czymś innym. I niech rozwija troszkę bogactwo i rozwój naszej stolicy. Bo jaki mamy w tej chwili tutaj development? Jaki mamy development? Cztery. Troszkę słabo, nie? Im bardziej to będzie rozwinięte, tym szybciej będziemy opracowywać technologie. To więc chyba warto. Czy pojawili się nowi czempioni? Właśnie, o, zobaczmy. Bo chyba moi obecni czempioni otrzymali cechę Święty Wojownik, a nie wiem, czy przybyli nowi, ale zobaczmy. Jednego możemy mieć więcej. Ale nie, nie widać żadnego. Chyba niektórzy z moich czempionów otrzymali tą cechę. Po prostu. Okej, nasz wasal Grimr, a czyli nasz czempion. Jakoś gniewnie tutaj. Gniewnie potraktował naszego króla. O, ale najwyraźniej to naszego króla uspokoiło. Okej, zredukowało trochę stresu. Albo to nasz król się wyżył na nim już. Być może źle przetłumaczyłem. Okej, tu oblegamy to? Nie wiem, dlaczego tego nie możemy oblegać, ale dobra. Zobaczmy, kolejna wojna. A to władca Nowogrodu. O, się zobaczmy. Graniczymy z nim. Czyli tu mamy Rurikidów. Czy mamy czego się obawiać? Chyba tak. 8 tysięcy, kurde, ludzi. Okej, czyli tu jest dość potężny, moi drodzy, sąsiad. W sumie Chazarowie też mamy dość długą granicę. Chazarowie, gdzie jest ich stolica? Okej, tylko 4 tysiące w tej chwili. No i Polska. 5 tysięcy, troszkę odzyskała siły. O, ciekawie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ile sił mają Duńczycy? Cały czas 4 tysiące. Czyli oni walczą tu gdzieś we Fryzji. Tak, tu chyba gdzieś. Ponoszę straty, wiem. Okej, kolejna cecha. Zobaczmy, co nam się przyda, bo nasz władca już długo chyba nie pożyje. Lepsze relacje z wasalami. O, i możemy proponować sojusz bez mariażu. To może być użyteczne. A, czyli możemy budować sojusze tylko na relacjach, bez konieczności mariażu. O, kolejny syn się urodził. Engelbert? To nie jest zbyt bałtyjskie imię. Chcę nazwać na cześć swojego ojca, podejrzewam. A nie, to jest na cześć naszego znajomego? Nie, odbiło jej? I też jest chora. Jest ranna i się biczuje. Ta nasza żona. O kurde. Nie, inne imię. Porządne jadźwińskie imię, Sergonis, powiedzmy. Dlaczego ma limo pod okiem? Sama sobie nabiła. Okej, czyli mały Sergonis jest chory, niestety. Może nie przeżyć pierwszego roku, ale zobaczymy. Chyba wracamy z tej wojny, bo ponosimy dość duże straty.
Troszkę być może łupów zdobyliśmy, ale... To jest troszkę ryzykowne, mamy bardzo potężnych sąsiadów w tej chwili. Okej, nasz władca napotyka w ogrodzie, czy tam świętym Gaju, na Mile, która jest jego przyjacielem, przyjaciółką. Okej, to troszkę za późno na romansy chyba, w wieku 68 lat. To dawaj ten sojusz ze Żmudzinami, ale ja nie mogę złożyć... oni nie mogą mi złożyć hołdu, dopóki moja wojna trwa. Okej, dobra, tu są... Tu możemy mieć bitwę. Tylko, kurde, mamy... troszkę mniej wojska, oni mają 4000. Byśmy wygrali! Umierają z głodu. Ale nasi czy oni? To my chyba umieramy z głodu. Okej, czy ryzykować starcie z nimi? Możemy stracić nasze siły tutaj. Ale rozdzielili swe siły. Zobaczmy, chodźmy tu. Okej, znowu rozdzielili swoje siły. Czy atakować Wikingów, którzy mają przewagę liczebną? To chyba nie jest dobry pomysł, nie? Może spróbujemy. Nie. Nasz władca, gdyby był odważny, dumny, ambitny, to być może by zaryzykował. Ale teraz na stare lata nie ma co ryzykować. Nie chcę przelewać krwi niepotrzebnie swych ludzi. Tak naprawdę. Pomogliśmy. Okej, ta wojna jest wygrana praktycznie, czyli pomogliśmy naszym sojusznikom wystarczająco. Będą musieli sobie poradzić dalej sami. Też najeżdżają na nas Polanie. Okej, zróbmy porządek z nimi w sumie. O, do ziemi chełmińskiej. Chcą złupić ziemię chełmińską. No na pewno nie. I zwycięstwo. Pomorzanie wygrali. Podbili. O! Dużo podbili. Wydaje mi się, że nasz sojusznik, Janusz, może stać się nowym królem. Ile on ma tytułów? Tak, ma 3. Okej, on może stać się królem Pomorzan i Połabian. To jest bardzo możliwe. Okej, ci się wycofali. Dobra, rozwiążmy nasze siły, bo tracimy prestiż. Okej. Czy możemy okup wziąć za kogoś? O, dobra. Mamy naprawdę dobre relacje tymczasem. A nie, kto to jest? Szwarno. Wódz Połocka. Wysoki wódz Połocka. O, który jest Litwinem, czyli teoretycznie też może złożyć nam hołd. Czyli on proponuje, żeby nasz następca Ulinix spotkał się z jego synem, Bubilasem. Czemu nie? Świetny pomysł. Tylko to nie są nasze ziemie de jure, nie? Nie, to jest... Nie wiem, czy to jest dobra nazwa. A chociaż, no, Biała Ruś. No, dobra. To jest poza naszymi ziemiami de jure, czyli pomimo więzów kulturowych chyba nie złożyłby nam hołdu. Minus 48. Wiecie co? Spróbujmy go przekonać. Kurde. Wyślijmy mu podarunek, który w tej chwili będzie dwukrotnie bardziej efektywny. Kwitnąca przyjaźń. Zobaczmy, czyli zaaranżowane spotkanie pomiędzy Bubilasem i Ulinixem to świetna okazja, aby zbudować fundamenty dobrych relacji pomiędzy naszymi państwami z wodzem Szwarną. Czyli możemy zaprosić Bubilasa do Natangi. Koszt 100 sztuk złota. Ale dobra, czemu nie? Jakby to teraz wyglądało? Minus 27. Czyli musielibyśmy jeszcze go troszkę przekonać. Ale... Skirgiełło, wódz Żmudzinów, który się obronił w tej wojnie jednak.
On złoży nam dobrowolnie hołd. Czyli mamy kolejnego wasala. A tymczasem, okej. Bubilas przybywa do naszej stolicy, świetnie. Pozostanie w Natangi kilka tygodni i będzie mógł się spotkać z naszym wnukiem i następcą. Świetnie. Czy możemy pomóc naszym wnukom? Albo obdarować Bubilasa? Spróbujmy samej tylko siły perswazji. A, Skirgieło składa nam hołd. Świetnie. Okej, okay, czas, aby Bubilas powrócił do Połocka. Wcześniej jednak musimy obdarować jego ojca, oczywiście, bo to jest cel, żeby, taki jest nasz cel, żeby poprawić nasze relacje. Bubilas się w grobie przewraca, na pewno. O, świetnie, się zaprzyjaźnili. Nasz wnuk Ulinix się zaprzyjaźnił z Bubilasem. Świetnie. I mamy kolejnego perka dyplomatycznego. Czy pomoże nam? Czy nam pomoże, żeby go nakłonić do... Okej, okay, efektywność polityki zagranicznej. Tak wygląda Jaćwięż w tej chwili, moi drodzy. Dużo, dużo potężniejsze w tej chwili królestwo. Cały czas minus 27, czyli... A chyba nie da rady. Chyba z tego powodu, że jest poza naszymi ziemiami de jure. Chyba nie da rady. No to jest minus 25 z tego tytułu. A z relacji chyba więcej nie będzie, bo mamy plus 100. Nie może być chyba więcej niż 100. Ale dobra, mamy dobre relacje i podejrzewam, że sojusz moglibyśmy zawrzeć teraz. Tak. Okej. Okay. Zawrzyjmy sojusz, czyli to jest dobry plus tego drzewka dyplomatycznego, bo bez tego perka sojusze możemy zawierać tylko poprzez mariaże. W sumie być może sojusz to będzie dobry krok do... Może sojusz nam pomoże? Zwiększy szanse? Nie, minus 27 cały czas. Czyli to raczej nie będzie możliwe. No ale dobra. Grodno zwasalizuj. Tu trwa bunt chłopski. Okej, nie mogę dołączyć. I sojuszu też na razie nie mogę. Dobra, ona powinna stłumić ten bunt, tak szczerze mówiąc. A, czy ona ma jakieś inne terytoria jeszcze, oprócz tego? Nie, tylko to. A, okup, okej. Okay. Jaki jest cel tej gry? A czy ogólnie gry? Albo, znaczy to zależy jak grasz, albo podbój i tworzenie wielkiego imperium, ale raczej tutaj się gra dynastią, czyli... no taki cel gry to sprawienie, że dynastia zasiada na wielu tronach, jest bardzo, bardzo prestiżowa. Taki w sumie byłby cel. Właśnie a propos dynastii, zobaczmy kiedy, ile nam brakuje... O, niewiele nam brakuje. Niewiele nam brakuje do pierwszego perka dynastycznego, który będzie dotyczył wszystkich przedstawicieli naszej dynastii. O, zobaczmy też co z naszym tutaj... A, kurde. A nie, jest, okej, okay, świetnie, jest wasalem Polski. Bardzo dobrze. I on daje nam troszkę renomy. Tak, cały czas daje nam 0,25 renomy. Bo jest hrabią, który nie jest naszym wasalem. Jaki jest poziom naszej dynastii? Jeżeli chodzi o... nie jest mało znacząca dynastia. Ale jest niższy poziom. Bo wcześniej byliśmy nieznaną dynastią. I jesteśmy w połowie drogi do kolejnego poziomu. Jak technologie? No pracujemy nad tym, nad onagerami w tej chwili. Okej, zbudowaliśmy palisadę w Chełmnie. Tylko teraz nie mamy prestiżu, żeby budować, stawiać kolejne budynki. Co do technologii... Do onagerów jeszcze 31 lat.
Dobra, na stare lata ruszymy chyba na polowanie po raz kolejny. Dawno nie byliśmy. Kurde, ta żona cały czas ranna. A, medyka chyba nie mamy. Ale to dopiero po powrocie z łowów. O! Naszemu władcy wydawało się, że to jakieś stworzenie z mitu, być może nawet Bóg w formie zwierzęcia. A to dlatego, że Jotwa napotkał na olbrzymiego dzika, największego, jakiego kiedykolwiek widział. Okej, nawet po tym, gdy bestia została zraniona, pościg trwał pół dnia. A, czyli wciąż jest to groźny widok, nawet kiedy zwierzę leży przed Jotwą. Czyli możemy to sprzedać za 55 sztuk złota, ale nie. Podarujmy to naszemu bratankowi Nemonasowi. Okej, łowy zakończone. Czyli mamy troszkę więcej prestiżu. Możemy coś zbudować w ziemi chełmińskiej, podejrzewam. Targ. I zaprośmy tego medyka. Okay, nasze rezerwy wojskowe odzyskane. Okej, okay, Golding to jest dość dobry medyk. Stać nas na jego usługi, tak więc go najmijmy. Kolejne wezwanie do wojny. A, od naszego sojusznika, z którym już nie wojowaliśmy od pewnego czasu. Czyli wodza Ozylii. A, który walczy z wodzem Nowogrodu. Z królem Nowogrodu. Okej, ten ma 5000, czyli troszkę mniej. 1800 to najemnicy, czyli z czasem zniknął. Co to jest za wojna? O Dorpat. Dobra, dochowamy sojuszu. Ten sojusznik nam pomagał. Pomagał Jotwie kilkukrotnie. Okej, to będzie dość groźna wojna, bo przeciwnik dość potężny. Chociaż mamy, kurde, większe siły tak naprawdę. Dobra, złupmy Jersikę. Odpraw ucztę, żeby wasalów zadowolić, ale mamy doskonałe relacje z wasalami. Albo nas lubią, naszego władcę, albo się go strasznie boją. Tak więc wydaje mi się, że nie powinno być większych problemów. Kolejna córka dorasta. Poszukajmy jej męża. O, wódz Gostynina. Świetnie. I mamy sojusz. Okej, dobra, znowu pomoże. A który musi. Okej, Janusz musi się zmierzyć z buntem. Buntem władcy Werle i Skanii. Okej. Czemu nie? Ale skupiamy się na tym oczywiście. Okej, niewiele złupiliśmy. Trzymajmy się tutaj w okolicy, bo prawdopodobnie przybędzie tutaj ruska armia. I wtedy zainterweniujemy. Ravis, wielkie dzięki za suba przez Twitch Prime. Wielkie dzięki, witamy na pokładzie. Ale jak już tu jesteśmy, to zdobądźmy to. A, dlaczego tego nie oblegam? A dobra, cel tej kampanii zdobyty. Czyli naszym sojusznikom idzie nieźle. A, oni toczą kilka wojen w sumie. Możemy chyba rozdzielić siły na pół, żeby ponosić mniejsze straty wskutek braku zaopatrzenia.
I zdobywajmy grody. Łupmy te ziemię. Bierzmy jeńców i tak dalej, i tak dalej. Tak, ponieważ Królestwo Nowogrodu walczy w tej chwili z Królestwem Włodzimierza. Chociaż tu nazwa powinna być inna, bo jest kontrolowane przez Ugrofinów. Kolejny perk. Ambasada. Każdy sojusz daje plus jeden do dyplomacji. To jest niezłe. Tworzenie tytułu. To się raczej nie przyda. Dobra, weźmy tej ambasady. Miast i świątyń nie da się oblegać. Aha, okej. No, żeby to było... Okej, okay, Janusz sobie poradził z Pomorza, świetnie. Czyli nie musieliśmy nic robić de facto. A, to okej, okay, to są wojska Włodzimierza. Czyli ta wojna jest wygrana praktycznie. Ale dobra, moi drodzy, mamy godzinę 21, czyli kończymy. No ciekawie, ciekawie, zobaczymy jak to dalej będzie szło. Jedyne moje obawy o tą serię to jest brak wyzwania. Ale zobaczymy, też przez roleplay będziemy sobie troszkę utrudniać sprawę, podejrzewam. A, chociaż bloby się rozrastają. Polska podbiła te terytoria, mamy Chazarów. No zobaczymy, co z tego wyniknie.